drogie, kochane, umiłowane. Umiłowane kandydatki na księżniczki, na boginie, nie na feministki, nie na feministki, drogie, bo feministka to nie księżniczka, to nie bogini, to jest zupełne przeciwieństwo, kochani. Feministka to jest taki stwór, który jest przekonany, że jest samowystarczalny i się w ogóle niczym nie różni od tego, od faceta. No, a poza tym feministka uważa, że kobiecie tak jest potrzebny facet jak rybie rower. To znaczy, skoro ona się nie różni od faceta, to ona znaczy się jest tym rowerem. Chcę wam powiedzieć wprost przeciwnie, że takiej feministce to więcej krzywdy może zrobić rower, ponieważ ona jak jest zimną rybą, to rzeczywiście żaden pożyczek i żadna radość dla faceta przebywania z zimną rybą. Bo jeżeli feministka oczekuje tylko i wyłącznie, że ten facet będzie się zachwycał jej elokwencją, jej inteligencją, jej mądrością, a nie jej kształtami, nie jej delikatnością, tylko jej męską naturą, to może istnieje nadzieja, że feministki w końcu spotka ten sam los, który spotkał mamuty. Bezpowrotnie.